Proszę bardzo. Yy, odnośnie polityki międzynarodowej yy, mamy Europę powiedzmy dwóch prędkości, yy, Europa Wschodnia na to się nie zgadza. Co się dzieje dalej? Jeśli mamy rozpad Unii, yy, co się z Polską stanie? Proszę pana. Yy... Teraz mamy wbrew pozorom, tak, jest i niedobrze, ale i dobrze, bo to w ramach myślenia pozytywnego to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? Zachwiało się niemieckie przywództwo w, w Europie. No to dobrze. Grozi to rozpadem Unii Europejskiej. Tu na to trzeba być przygotowanym i to trzeba uważać, bo jak się rozpada jakaś większa całość. To pierwsze pytanie, jakie się pojawia, jakie granice będą miały części składowe, które się z tej całości wyłonią. A nawet jeżeli nie padłoby pytanie o granicę, to na pewno padłoby pytanie, jaką pozycję wyjściową będzie miała każda część składowa, która z tej całości się wyłoni. I w tej sytuacji jest na 100% pewne, że państwa silne i mądre próbowałyby. Poprawić swoją pozycję wyjściową kosztem państw słabych i głupich. Polska niestety do tych najsilniejszych i najmądrzejszych nie należy, więc to trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że nie jesteśmy przygotowani na to. Ale jest pewna szansa, mianowicie Donald Trump w swoich wystąpieniach, a przede wszystkim w ustami swojego kandydata na Ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, niejakiego Teodora Maloka, który udzielił wywiadu BBC, opowiedział się za pewną, pewną zmianą funkcjonowania Europy. Otóż opowiedział się, bo tak można odczytać to, co mówił ten Malok, zwłaszcza za powrotem. Europy do formuły konfederacji, czyli związku państw. Bo według tej formuły Europa funkcjonowała aż do traktatu z Maastricht. Traktat z Maastricht wszedł w życie w 1993 roku. I traktat z Maastricht odszedł od formuły konfederacji, czyli związku państw, na rzecz formuły federacji, czyli państwa związkowego. Zmienił formułę Unii Europejskiej w ten sposób, w ten sposób zasadniczy. Traktat Lizboński to jeszcze utrwalił i pogłębił. I Trump powiada: to, No to dobrze, trzeba by się tego uchwycić i zaproponować administracji obecnej amerykańskiej poparcie. Koncepcji, hek powrót do koncepcji heksagonale, ale uzupełnionej i poprawionej ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. Przypomnę o co chodziło w tym heksagonale. Otóż w 1988 roku, jak już zapowiedź ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy wywołała efekt politycznej próżni, to w Budapeszcie miało miejsce spotkanie czterech państw. Środkowoeuropejskich, Włoch, Jugosławii, Austrii i Węgier. I tam podpisali porozumienie o współpracy politycznej od czworga sygnatariuszy, potocznie zwane kwadragonale. Do tego porozumienia dołączyła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, i stąd pentagonale i Polska jako szósty sygnatariusz, czyli heksagonale. Liczyli, yy, znaczy, celem było. Stwor wykorzystanie sprzyjającego momentu dziejowego, znowu się próżnia polityczna wytwarza w środkowej Europie, żeby stworzyć fakty dokonane w postaci takiego systemu reasekuracji niepodległości. I liczyli na to, że Rosja nie będzie w stanie tego storpedować, bo się pogrąża w zapaści znowu, a Niemcy, które wprawdzie nie pogrążają się w zapaści, też może nie będą w stanie tego storpedować, bo są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich. I jeśli chodzi o Niemcy, to te rachuby się nie sprawdziły. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, co nastąpiło po 12 września 90 roku, po podpisaniu w Moskwie traktatu 2 plus 4, Niemcy natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze heksagonale. I wysadziły go, je w taki sposób, że Zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości. Co prawie natychmiast postawiło Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem heksagonalnym, w ogniu wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, widząc, jak to wygląda politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tego zdystansowali. I próżnię polityczną od tej pory. W Europie Środkowej wypełniają Niemcy rozszerzając Unię Europejską na wschód. Unię Europejską, której były politycznym kierownikiem. I powrót do heksagonale polega na tym, bo dlaczego Niemcy sobie tak łatwo poradziły, bo heksagonale nie miało silnego lidera ani nawet silnego protektora. Otóż heksagonale uzupełnione i poprawione to jest ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. To jest około 80 milionów ludzi w tych państwach tak zwanego międzymorza bez Ukrainy. Więc to nie stanowi zagrożenia dla nikogo, bo same Niemcy mają 80 milionów ludzi. Ale przy odpowiednim wzmocnieniu militarnym to by była dobra zapora przed jakimiś niespodziankami ze wschodu. A jednocześnie przeciwwaga dla strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. I trzeba by przekonać administrację amerykańską, że to jest dobre. A jak przekonać, właśnie o teraz będę w maju w Ameryce, to spróbuję tam jeszcze raz przekonywać Polonię amerykańską, żeby przynajmniej w tej sprawie jednym głosem przemówiła. Przynajmniej w tej sprawie jednym głosem przemówiła, żeby krótko mówiąc doprowadzić po, krok po kroku do stworzenia polskiego lobby politycznego w Stanach. Nie ma takiego. Nie ma takiego. A przy Trumpie dobrze jest zawsze pójść za ciosem, bo Trump był jedynym kandydatem który w ogóle po polskie głosy się schylił i w ogóle się pofatygował, że Polakom coś tam powiedzieć. No to trzeba go tam za słowo trzymać i doradzić mu, czy tam podpowiedzieć mu, czego my byśmy właściwie chcieli od niego. Co nie jest sprzeczne z amerykańskimi interesami, bo on powiedział, że Amerykanie nie chcą niemieckiej hegemonii w Europie, my też nie chcemy. No to to jest jakaś odpowiedź. Tylko u nas są y, politycy, są środowiska, które pedają tak, między Morze, oczywiście, jasne, ale Ukrainę chcą wciągnąć. Ukrainę chcą wciągnąć, o, to jest ryzyko, bo być może, że Amerykanie by na to poszli, ale wciągnięcie Ukrainy to jest wojna z Rosją. To jest wojna z Rosją. Otóż myślę, że nie należy zaczynać od pomysłów, które by wciągały Stany Zjednoczone w wojnę z Rosją. Bo Amerykanie mogą na to nie pójść, po prostu powiedzieć o, tak, tak to takie, o, teraz się przegonał Jarosław Kaczyński, który chciał całą Europę wciągnąć, a przynajmniej część Europy, wciągnąć w swoją wojnę z Tuskiem. Żeby Tuska wytarzać w i w Ale oni powiedzieli, my tam... Do Tuska nic nie mamy, jak chcesz go tarzać, to go tarzaj, ale bez nas. No i Polska została, że tak powiem, osamotniona na oczach całej Europy. Także trzeba tu o takich rzeczach pamiętać, że trzeba. Na czym polegają polskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi? Jeżeli chcemy uzyskiwać jakieś korzyści z tych stosunków, to musimy się nauczyć takiego formułowania polskiego interesu, żeby on był niesprzeczny z amerykańskim. Bo jak będzie sprzeczny, to nic nie ugramy. Musimy tak formułować, żeby to przynajmniej się wydawał niesprzeczny. A najlepiej, jakby rzeczywiście był niesprzeczny. Bo tamci nie są też bici w ciemie. To też tam szybko spenetrują prawdę. Więc to wtedy możemy uzyskiwać jakieś... Jak się tego nie nauczymy, to, to nic. To nic. No to będziemy zbywani błyskotkami, takimi, jakimi jesteśmy teraz zbywani. Więc to jest, to jest... Jest to sztuka trudna, ale nie przekraczająca możliwości umysłu ludzkiego. Tylko oczywiście... No, w wykonaniu takich jakichś, no nie pana Waszykowskiego bo to jest człowiek chyba, którego stanowisko przerosło. No on, na przykład, no, podam taki przykład karygodny, on już po zwycięstwie Trumpa w Stanach Zjednoczonych, Chwalił się tonem przechwałki. Mówił o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie nie miało żadnych kontaktów ze sztabem wyborczym Donalda Trumpa. Aż nie chciałem mu się wierzyć, że on coś takiego powiedział, ale się przekonałem, że powiedział. To nawet gdyby to była prawda, to już nic nie mówić, przynajmniej się tym nie chwalić. No i rezultat jest jaki? Jaki jest rezultat? Jest konferencja, teraz niedawno, w Monachium. Uczestniczy w niej prezydent Duda, i żaden dygnitarz amerykański nie chciał z nim rozmawiać. Także on rozmawiał z senatorem McCainem. No to nawet trudno to uznać za nagrodę pocieszenia, bo pozycja, że tak powiem, ciężar gatunkowy senatora McCaina w polityce amerykańskiej jest bardzo niewielki. No, po prostu nikt nie chciał z nim rozmawiać, bo takie są skutki tego, że ten się chwalił tym, tak jakby było czym. No, a mnie, po prostu nie chciałem w to wierzyć, że to prawda, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych naj, największym naszym sojusznikiem, facetem, który może wygrać wybory i być prezydentem Stanów Zjednoczonych, państwa, na które, właściwie wszystko, na, na które liczymy. Że my nie mamy żadnych kontaktów z tym. To po prostu mi się nie chciało zmieścić w głowie, że coś, ktoś może w ogóle w ten sposób myśleć. No to jeżeli o takich będziemy mieli kierowników polityki, no to, to daleko nie zajedziemy w ten sposób.